Jesteśmy w jednym z najstarszych miast w Polsce. Jego nazwa pochodzi od czasownika łowić, ale łowić w znaczeniu polować. Pierwsza wzmianka o Łowiczu, bo to już chyba wszystko jasne, pojawiła się w roku 1136 w bulli papieża Innocentego II. Zobaczmy, jak Łowicz wygląda dziś. No to startujemy. Dla wielu Łowicz może się kojarzyć z dżemami, które są tu produkowane od połowy lat 60., ale jeśli to jedyne skojarzenie z tym miastem, to warto spakować plecak. Proponuję zarezerwować sobie przynajmniej 3 dni. Bo Łowicz potrafi zaskoczyć. Blisko 30-tysięczne miasto nad Bzurą, na północnym skraju równiny Łowicko-Błońskiej, tuż przy granicy z Mazowszem. Łowicz to przede wszystkim dumni księżacy. Z blisko 1000-letnią historią nie dziwi więc, że w mieście zarejestrowanych jest ponad 100 zabytków, ale Łowicz na turystycznej mapie Polski raczej nie króluje, a chyba królować powinien. My naszą podróż zaczynamy oczywiście od Starego Rynku. To serce Starego Miasta, serce, nad którym króluje najcenniejszy zabytek Łowicza, czyli Bazylika Katedralna. Powstała ona w miejscu dawnego, drewnianego kościoła datowanego na XII wiek. Nową świątynię zbudowano w stylu gotyckim. W 1433 roku podniesiono ją do godności kolegiaty, swój dzisiejszy. Barokowy wygląd kościół uzyskał w wieku XVII. Nie bez powodu świątynia jest nazywana Wawelem Mazowsza. W kryptach Bazyliki Mniejszej mamy pochowanych 12 prymasów Polski. Uważam, że jest to niebywałe, ponieważ jeżdżę też po Polsce. No i niejednokrotnie jestem w Gnieźnie i się okazuje, że w Gnieźnie tych prymasów mają tylko 6 pochowanych. Więc no cóż, Łowicz górą, tak? Między innymi dlatego Łowicz jest nazywany miastem prymasowskim, a co za tym idzie, był też nieformalną stolicą korony. Było to związane przede wszystkim z tym, że to właśnie tutaj, w momencie, kiedy nie było króla, a prymas sprawował najwyższą władzę na ziemiach polskich, rzeczywiście był interreksem i w tym czasie, kiedy był w Łowiczu, spędzał ten czas w Łowiczu, cały jego dwór spędzał czas w Łowiczu i w tym momencie można rzeczywiście powiedzieć, że Łowicz w tych okresach bez królewia był stolicą Polski. Związki Łowicza z kościołem zawsze były silne. W nieistniejącym już zamku rezydowali arcybiskupi gnieźnieńscy, którzy mieli z zamku prymasowskiego do katedry przechodzić tajnym, podziemnym przejściem gdzieś pod dzisiejszą bramą prymasowską, która znajduje się w północnej części rynku. W północnej części Starego Rynku znajduje się też klasycystyczny ratusz wzniesiony w 1828 roku. Do dziś urzędują tu władze Łowicza. I tutaj, drodzy Państwo, jest ciekawostka, ponieważ w ratuszu znajduje się sala radziecka, gdzie turyści, którzy wiedzą o tej sali, myślą, że była z nadania wojsk radzieckich. Tak nie było, więc nazwa pochodzi od radzenia, czyli od rajców, którzy się tu zbierali, którzy tu rządzili. Podczas wizyty na Starym Rynku baczne oko dostrzeże też Aleję Gwiazd, tyle że w Łowiczu to akurat Aleja Gwiozd. Gwiozda, drodzy Państwo, to jest rodzaj wycinanki. Wycinanka jest okrągła, symetryczna. To, co widzicie Państwo za moimi plecami, to jest właśnie przykład takiej mega gwiazdy. Tam są mini gwiazdy, ale symbolizują to, że dostają je ludzie, którzy są zasłużeni dla folkloru łowickiego, w ogóle dla sztuki. A jak
jak jesteśmy już na Starym Rynku, to nie możemy zapominać o tym budynku, w którym 18 grudnia 1806 roku po zwycięstwie pod Jeną w drodze do Warszawy nocował sam Napoleon. I to dokładnie w tej sali 213 lat temu gościł sam Napoleon. Ale dlaczego właśnie wybrał tę salę? Panie Krzysztofie, dlaczego? W drodze do Warszawy zatrzymał się tutaj 18 grudnia dokładnie 1806 roku. Zjedził tutaj ze swoimi doradcami, z marszałkiem, szambelanem dworu, zjedli obiad. Udali się na spacer do kolegiaty łowickiej i po kilku godzinach odjechali w stronę Warszawy, do Błonia dokładnie. Tam byli następnego dnia, 19 grudnia. Myślę, że to było jedno z niewielu miejsc cieszące się dobrą renomą, dobrym jedzeniem. Spędził tu ponad 4 godziny, prawie 5. Oprócz Starego Rynku Łowicz ma też rynek nowy, choć nie wcale taki on nowy, jak go malują, bo z XV wieku rynek zachował swój unikalny układ urbanistyczny, który w Europie należy do rzadkości. No tak, trójkątny rynek jak najbardziej jest bardzo wyjątkowym trójkątnym rynkiem, ponieważ są tylko takie trzy w Europie. Jest to w Bonn, w Paryżu, oczywiście w Łowiczu. Dlatego są takie charakterystyczne, ponieważ jest to zabudowa renesansowa. Lokacja tego rynku była w 1405 roku. Nowy rynek powstał po to, aby mieszczaństwo, które w Łowiczu się rozrastało, rzeczywiście ten handel, to rzemiosło rosło w Łowiczu, rzeczywiście musieli gdzieś sprzedawać swoje wyroby, gdzieś handlować. Stary rynek od zawsze był poświęcony i był związany z kościołem, czyli tu miał rzeczywiście funkcję kościelną. Jeśli zaś chodzi o nowy rynek, był typowo przeznaczony dla mieszczaństwa. Pełny zabytków Łowicz prawdziwe skarby skrywa jednak także poza swoimi granicami. Wystarczy krótka przejażdżka krajową 92, by na uboczu natknąć się na prawdziwą perełkę. W 1929 roku oddawano do użytku most na rzece Słudwi pod Łowiczem. W polskiej prasie pisano, że to pierwszy most w Europie, a drogowy pierwszy most na świecie wykonany za pomocą techniki spawania. Autorem tej nowoczesnej konstrukcji był profesor Stefan Bryła. A dodajmy, że nie każdy wówczas wierzył w techniki spawania. Bryła postawił jednak na swoim i wygrał, bo o Łowiczu zrobiło się głośno w całej Europie. Europejska prasa pisała o zwycięstwie polskiej myśli technicznej. I choć dziś ciężko w to uwierzyć, to budowa tego mostu zajęła tylko 250 dni, a do jego wykonania użyto pracy wyłącznie 3 spawaczy. Także no, tutaj mamy dosyć duży potencjał. Mamy szlaki rowerowe, gdzie możecie Państwo się poruszać, jeździcie, zwiedzacie, poznajecie dwory i kościoły, poznajecie zamki i dwory.